Krzysztof Dębek, trener Zagłębia Sosnowiec. Gratulacje, udało Wam się tutaj zrealizować swoje cele. Jak Pan oceni dzisiejsze spotkanie? Dzień dobry, dziękuję za gratulacje. Cel zrealizowany i to było najważniejsze, 3 punkty i spokojny byt. Chociaż jak wiemy dobrze, nie było o to spokoju w ostatnim czasie. Borykaliśmy się z wieloma problemami, o których nie wszyscy wiedzą, ale gdzieś rotacje, urazy i inne rzeczy powodowały, że wyglądało to, jak wyglądało. Natomiast do samego spotkania, cieszymy się z wyniku i to w ogóle bez dwóch zdań jest dla nas najważniejsze. Natomiast widzę, co się dzieje, patrzę na to, jak drużyny operują piłką i dzisiaj tutaj duże brawa dla Wigier, bo w pierwszej połowie był to zespół, który też realizował jakiś swój plan. Na pewno nie mieli żadnego ciśnienia, rozgrywają ostatni mecz, żegnają się z ligą przed nowym trenerem, tak więc jest być może troszkę łatwiej niż grać gdzieś w gonitwie za wynikiem. Natomiast w drugiej już gdzieś ten nasz plan na realizację i wyrwanie tych 3 punktów został zrealizowany i z tego się cieszę. Natomiast co do samego meczu, nie chcę komentować. Co dalej? Dalej delikatne zmiany, a może i bardziej niż delikatne, i budowa drużyny, która będzie zdobywała punkty nie tylko tak jak dzisiaj, ale troszeczkę pewniej, spokojniej i nie będzie przysparzała nam wszystkim tyle nerwów. Na pewno też sami zastanawiamy się i na uwagę zasługuje fakt, że mamy zdecydowanie lepszy bilans wyjazdowy niż domowy i nad tym też będziemy musieli się troszeczkę pochylić, ponieważ grając u siebie i mając wsparcie kibiców, nie potrafimy tych 3 punktów w ostatnim czasie uzyskać. Natomiast na wyjazdach, jak widać, idzie nam całkiem dobrze. Patryk Małecki, piłkarz Zagłębia Sosnowiec, po wygranym meczu w Suwałkach, no, chyba zdecydowanie zeszło z Was ciśnienie po tym spotkaniu. Jakbyś ocenił ten mecz? No na pewno, jechaliśmy z nożem na gardle. Wiedzieliśmy, że Wigry spadły do drugiej ligi, aczkolwiek przestrzegałem kolegów, że Wigry się nie położył na boisku. Będzie to ciężkie spotkanie i takie było. Widać było, że Wigry od początku meczu nie przestraszyły się, o tak powiem. Nie widać było, że jest to ich ostatni mecz. Mieliśmy jakieś swoje szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. Fajnie, że w drugiej połowie udało się strzelić 2 bramki. No i przede wszystkim zostaliśmy w lidze, bo to był cel najważniejszy. Czyli sami sobie zgotowaliście ten los, że tutaj byliście pod ścianą? No, będzie czas na analizę, ale nie tak na pewno ten sezon miał wyglądać. Zmiana bodajże 3 trenerów nowych, tak? Także to też dziś miało jakiś czynnik. Aczkolwiek no, my gramy na boisku i to my powinniśmy się obronić jak najlepszą grą. Będziemy mieli nauczkę w następnym sezonie, aby w tym ostatnim meczu o życie już nie jechać gdzieś tam i walczyć. Także od pierwszego meczu w nowym sezonie będziemy musieli być skoncentrowani i będzie to taka nasza przestroga, myślę, w tym przyszłym sezonie. I ostatnie pytanie. Patryk, tak szczerze, dzisiaj było inaczej, w sensie no, zagrałeś przeciwko klubowi, w którym się wychowałeś, na boisku, na którym spędziłeś, na stadionie, na którym spędziłeś wiele godzin jeszcze jako młody piłkarz. No na pewno. Wielkie przeżycie, tak jak było wielkim przeżyciem ten pierwszy mecz w Sosnowcu, kiedy zagrałem przeciwko, pierwszy raz w Wigier. Pierwszy raz zagrałem tutaj w Suwałkach na tym stadionie, gdzie grałem jak miałem 12 lat, tak? Także dużo się pozmieniało. Na pewno sentymentalny mecz, aczkolwiek no, gram dla Zagłębia i chciałem, tak jak mówiłem przed meczem, utrzymać Zagłębie w pierwszej lidze i to zrobiliśmy, ale mam wielki sentyment do tego klubu, do tego miasta. I szkoda się stało, że Wigry po 6 latach spadły do drugiej ligi, ale trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że poradzą sobie w drugiej lidze i za rok będą w pierwszej lidze. Trener Suwalskiej Ligi Donata Zmęcewiciusz. Panie trenerze, pana młoda drużyna zaczęła dzisiaj za Nimuszem z Polotem, ale no bez punktu. No szkoda, bardzo szkoda. Chcieliśmy ten ostatni mecz u siebie wygrać dla kibiców, dla siebie, no ale się nie udało. Na początku mieliśmy kilka sytuacji, a potem już sędzia wziął mecz w swoje ręki i tyle mogę powiedzieć.
No żółty karny, nie? Bo pierwsza połowa to zdecydowanie po naszej stronie, jak mówiłem, mieliśmy i oddaliśmy kilka szalów i słupek, i a Sosnowiec nic nie miał oprócz karnego z kapelusza, a w drugiej połowie to samo. Przecież do karnego nic nie mogli stworzyć, no to sędzia wyskoczył. No. A może po prostu wygrało doświadczenie, bo zaglądając metryczki zawodników, no Zagłębie jest zdecydowanie bardziej. No, się zgadzam, no ale w tym meczu to na pewno nie to się zdecydowało. Nie doświadczenie Zagłębia. Panie trenerze, doświadczenie sędziego. Co dalej? Jesteśmy po ostatnim meczu Fortuna Pierwszynice. Co dalej, jeśli chodzi o pana pracę? No nie jest teraz po ostatnim meczu. Będzie chwilę przerwy, chłopaki wychodzą na tam kilkadniowe urlopy, ale a co będzie dalej, no to zobaczymy. Jest nowy trener, jest nowy asystent, a co do mojej pracy, czy tam to zostaje w sztabie, zobaczymy dalej. Jan Balawejder, po meczu, przegranym meczu przez Jagiellonię Zagłębie Sosnowiec 0-2, jakbyś ocenił dzisiejsze spotkanie? Uważam, że w pierwszej połowie to my byliśmy stroną dominującą zdecydowanie. Tam w końcówce tylko karny, tak naprawdę z kapelusza, jeden i drugi dla Zagłębia. Potem już w doliczonym czasie dostali słusznego karnego. No, uważam, że szkoda, bo widać było po drużynie, że jest potencjał, było bardzo duże zaangażowanie. I uważam, że pierwsza połowa to była jedna z lepszych w tym sezonie. Szkoda, że nie udało się zdobyć bramki, bo były ku temu okazje, no ale... Takie jest życie, taka jest piłka i mam nadzieję, że będziemy cały następny sezon grali tak jak w tej pierwszej połowie. Świetny dla Ciebie mecz z punktu widzenia szkoleniowego, bo mogłeś potrenować rzuty karne, właśnie ich obronę w warunkach meczowych. Przeżyłeś już taki mecz? Nie przeżyłem, szczerze mówiąc nie widziałem, żeby w jakimś meczu trzy karne były dla jednej drużyny, z czego dwa bardzo kontrowersyjne. No nie wiem, czy sędzia się z tego wybroni, no ja już nie mogę nic powiedzieć. Szkoda, że jeszcze nie pomogłem, no ale już 11, no to już loteria, można powiedzieć. Janek, twoja przyszłość jest jakby jasna. Dlaczego postanowiłeś związać ją z Suwalskimi Grami? No i ciężkie pytanie, no bo byłem zawodnikiem trzecioligowym, dostałem opcję, żeby pójść dwie klasy wyżej. Oczywiście skorzystałem z niej, walczyłem, zagrałem tyle, znaczy ile mogłem najwięcej, starałem się pokazać z jak najlepszej strony. No i teraz mam kontrakt ważny, no to się zostaje, tak, w Suwałkach.